Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Mesjasz, Syn Boży, zobacz Jana 17:3. To, kim był Jezus, nie jest tylko kwestią teologicznego twierdzenia, które można udowodnić albo obalić. Mamy tu raczej do czynienia z wiarą ogromnej rzeszy ludzi na przestrzeni wieków. Jeśli Chrystus nie jest tym, za kogo uważali go, to wszyscy oni trzymali się fałszu i baśni, a więc są zgubieni. Jeśli Jezus był tylko i jedynie człowiekiem, który żył 2000 lat temu w Palestynie, to Kościół chrześcijański posługuje się najbardziej karygodną mistyfikacją w dziejach świata. W jaki sposób poniższe teksty biblijne odnoszą się do tego zagadnienia? Mateusza 1:22-23. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Mateusza 11:26. A ja, Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy co oczekiwać innego. A Jezus mu odpowiedział, idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. A błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Mateusza 22:41-45. A gdy się zeszli, faryzeusze zapytał ich Jezus, mówiąc, co sądzicie o Chrystusie, czyim jest synem? Mówią mu, Dawidowym. Rzecze im, jakże więc Dawid w natchnieniu ducha nazywa go Panem, gdy mówi, rzekł Pan Panu swemu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod nogi Twoje. I jeśli więc Dawid nazywa się Panem, jakże może być synem jego? I nikt nie mógł mu odpowiedzieć ani słowa, ani też już nikt od owego dnia nie odważył się pytać. Marka 14:61-62. On zaś milczał i nic nie odpowiedział. Znowu zapytał go arcykapłan i rzekł mu, czy ty jesteś Chrystus, Syn Błogosławionego? A Jezus rzekł, jam jest i ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy mocy Bożej i przychodzącego z obłokami niebieskimi. Jan 20:26-28. Po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte i stanął pośród nich i rzekł, pokój wam. Potem rzekł do Tomasza, daj tu palec swój, oglądaj ręce moje i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu, Pan mój i Bóg mój. Reakcja uczniów na cud uciszenia burzy powinna być dla nas wzorem do naśladowania. Kim jest ten, że nawet wiatry i morze są posłuszne? Mateusz 8:27. W noc aresztowania Jezusa najwyższy kapłan zadał mu bezpośrednie pytanie i stanowczo zażądał odpowiedzi. Zaklinam cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy ty jesteś Chrystus, Syn Boga. Rzecze mu Jezus, ty powiedziałeś. Podobne pytanie zadał Piłat i otrzymał podobną odpowiedź. Czy ty jesteś król żydowski? Jezus odpowiedział, ty sam to mówisz. Były to odpowiedzi pod wieloma względami niezwykłe. Skoro Jezus, skromny cieśla z Nazaretu, twierdząco odpowiedział na pytanie Piłata, najwyraźniej miał na myśli inną rzeczywistość, na którą skierował uwagę tych, którzy przysłuchiwali
go w pałacu arcykapłana. Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przesądzącego na obłokach nieba. Mateusza 26, werset 64. Tak więc Ewangelie i cały Nowy Testament wyraźnie świadczą, iż Jezus, będąc człowiekiem, był jednocześnie Synem Bożym, mającym prawo wystosować zaproszenie, jakie tylko Bóg może wypowiedzieć. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Mateusz 11, 28. Dziękuję.